Witamy Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię kulinarnych niespodzianek. Tym razem ja gotuję, później będzie gotować Marta. Ja dla Marty dzisiaj zrobię spaghetti. Proste spaghetti, szybkie, także zobaczycie, że naprawdę fajnie i szybko można go zrobić. Będziemy potrzebować pomidory suszone. Do tego będziemy potrzebować oliwki zielone. Będziemy też potrzebować trochę rukoli, czosnek. Oczywiście makaron, skoro spaghetti to i makaron się musi znaleźć. I to właściwie wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić nasze spaghetti. Nie wszystko! Rany boskie! Mięso! Przekroimy sobie wcześniej kurczaka. Pierś kurczaka kroimy sobie wcześniej na kawałki i później je mrozimy w takie płaskie części. Tu jest 200 gram kurczaka. Zawsze to tak dzielimy. I teraz czekam w ciepłej wodzie, aż mi się to trochę odtaja. A w międzyczasie zrobimy czosnek i farsz. Jak zauważyliście po poprzednim filmie, bardzo dużo używamy czosnku. Teraz zajmiemy się czosnkiem. Nie lubię czosnek. Więc... Druga rzecz to czosnek. My lubimy czosnek. Bo oboje go lubimy. Tak więc od razu zabieram się za obieranie czosnku. Tak samo jak do poprzedniego dania. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. Gdzieś tutaj albo tutaj, tam gdzieś pojawi się link. Czosnek pokroimy bardzo drobno i wrzucimy go na patelnię, żeby się podsmażył. Będziemy go podgrzewać, podsmażać na oleju, który jest tutaj, który jest już przy pomidorach. I to jego użyjemy sobie do podsmażenia czosnku, bo daje już taki fajny smak. Łyżka, której używam, ma tutaj taką dziurkę, dzięki której możemy sobie zmierzyć, ile tego makaronu powinniśmy dać na osobę. Ja dostaję oczywiście pełny, wypakowany i czasami jeszcze tutaj przeciskam, żeby było więcej, a Marta dostaje taką niecałą tą. I to mamy właśnie taką jedną miarkę dla osoby. Puścimy to, on sam nam przeleci, tak? I reszta zostaje nam w ręce. To mogę tutaj docić, bo tu się jeszcze zmieści. I mamy porcję dla dwóch osób dzięki łyżce. Skoro już nam się olej tutaj rozgrzewa, możemy sobie w międzyczasie zrobić nasz jakby taki farsz, tak bym to nazwał. Bierzemy trochę pomidorów. Pokażę Wam mniej więcej, ile tego daje. Nigdy tego nie liczymy jakoś na konkretne pomidory, z tego względu, że one mają różnej wielkości są i tak jest to bardziej na oko. I do tego wrzucamy od razu tutaj oliwki. Oliwki też na oko i też dajemy je z tą zalewą z oliwek. Nie przejmujemy się tym, że nam tutaj ta oliwa wejdzie, znaczy ta zalewa, bo ona też daje nam później smak. Też na oko nie liczymy, po prostu żeby było mniej więcej w taki sposób. To możemy sobie to zmiksować. Podłączyliśmy sobie w końcu prąd do wyspy. Jest to takie zarąbiste, że tutaj to jest. Tak, olej się nam już tutaj rozgrzał w międzyczasie. Mamy go gorącego, więc możemy wrzucić czosnek już na patelnię. Teraz wrócimy do naszego farszu. To już daje taki piękny zapach czosnku. Ja wiem, taki zapach czosnku, kiedy jest on wymieszany właśnie z olejem z pomidorów. Musicie sobie spróbować. Całe to nasze zmiksowane pomidory z oliwkami wrzucamy sobie na patelnię. Zawsze jeszcze dolewam wody, żeby tutaj odzyskać to wszystko, co jest w środku. Sól dodajemy do takich garnków zawsze, gdy ta woda już jest ciepła, żeby ona się nie osadzała tak na dnie w zimnej wodzie, tylko żeby się od razu rozpuściła. Wtedy unikniemy tam na dnie takiego osadu, takich śladów. Jak tutaj już mamy wodę, dolejemy sobie znowu tego samego oleju, z tego względu, że później makaron nie będzie nam się sklejał. Wystarczy go trochę dolać. Mamy tutaj delikatnie sucho, ale zawsze podlewam go jeszcze tutaj wodą z makaronu.
On tutaj też ma swoje smaki, bo ma tutaj ten olej i tak dalej. Także nabieramy sobie taką kochelkę i dorzucamy do naszego kurczaka. Makaron już jest dobry. I teraz zrobimy taki gadżet, że po prostu sobie od razu przerzucimy ten makaron. Jak nam trochę tej wody skapnie, nie przejmujcie się. Będzie to jak najbardziej wskazane. Nie musi on całkowicie odtajać, bo to też musi zostawić trochę wilgoci. Jak już mamy tutaj przerzucone, wszystko razem mieszamy. Dzięki właśnie temu olejowi, dzięki temu, co dolewałem do makaronu, chodzi o ten olej z pomidorów, ten makaron od razu jest taki śliski. Jak widzicie, on się tutaj nie posklejał. Zobaczymy, to on, każdy jest osobno i to jest bardzo fajne. O wiele lepiej się tak je, jak nie jest to posklejane. I teraz dorzucamy naszą rukolę. Marta bardzo lubi rukolę, więc damy jej więcej po prostu. Ja sobie dam tego mniej. I będziemy nakładać nasze spaghetti. Takie małe i dobre. Teraz wam pokażę. Okay. Tak, co? Możemy nakładać i wołać żonę. I módlmy się, aby zmieściły się całe na tej patelni jakimś cudem. Wygląda to jak księżyc w nocy.